Wielkimi krokami zbliża się Tour de Pologne, wyścig kolarski, który będzie także w tym roku przejeżdżał przez Zabrze. To uciecha dla fanów tej dyscypliny sportu, dla mieszkańców Zabrza, ale też utrudnienia, na które warto przygotować mieszkańców. Proszę powiedzieć, jak będą wyglądały zmiany w organizacji ruchu drogowego? Czy one będą przypominały te zmiany z ubiegłego roku? Nie ukrywam, że to jest wypisz, wymaluj sytuacja z ubiegłego roku. Trasa przebiega dokładnie po tych samych drogach, po tych samych ulicach. Różnica polega tylko na tym, że w tym roku zamiast 3 pętli wyścigu głównego mamy aż 4 pętle. To tak naprawdę przekłada się na wydłużenie tego całego wyścigu o kolejne 30 minut. Mam nadzieję, że wszyscy będą z tego zadowoleni, bo tych kolarzy będziemy mogli oglądać 4-krotnie na tej pętli, a nie 3-krotnie. Na stronach MZDI, czyli naszego Miejskiego Zarządu Dróg, można znaleźć informacje na temat tego, kiedy impreza się odbywa, w jakich godzinach. Jest również dostępny projekt tymczasowej organizacji ruchu, z którego jasno będzie wynikało, które ulice będą zamknięte. Natomiast w skrócie mogę powiedzieć, że kolarze przyjeżdżają do nas od strony Przyszowic, czyli wjeżdżają z Przyszowic do pierwszej dzielnicy Zabrzańskiej, czyli do Makoszów, jadą ulicą Legnicką, Makoszowską, dojeżdżają do Małego Ronda na ulicy Makoszowskiej, skręcają w lewo w ulicę Winklera, przejeżdżają przez Rondo Sibiraków, wjeżdżają w ulicę De Gaulle'a, następnie w lewo w Roosevelta aż do granic z miastem Gliwice, gdzie skręcamy znowu w lewo. Wjeżdżamy na trasę DTS, DTS-ką wracamy z powrotem do Ronda Sibiraków i w ten sposób zamykamy pierwszą pętlę, kolejno 4 takie same następujące pętle. Główne utrudnienia w ruchu dotyczą centrum, to znaczy ulicy De Gaulle'a i Roosevelta. Utrudnienia będą od wczesnych godzin rannych, natomiast nie będzie tak, że to będzie odcięcie od świata, tak, mieszkańców tego kwartału w okolicach Roosevelta i De Gaulle'a. Ruch poprzeczny poprzez tak zwane zorganizowane śluzy pod nadzorem policji, straży miejskiej będzie utrzymywany. Nie będzie tak, że nie można się będzie dostać do placówek handlowych czy do miejsc zamieszkania.